Naprawdę dobry pomysł nigdy się nie starzeje. A dobry fachowiec potrafi z niego nawet po latach zrobić rynkowy przebój. I oczywiście nie mam na myśli tutaj tak zwanych muzycznych coverów, tak popularnych ostatnio, choć to porównanie pasuje jak ulał. Lata wstecz na niemieckim rynku karpiowym wędkarze mieli do dyspozycji naprawdę dobre zanęty. Jedna z nich z odnowioną recepturą pojawia się właśnie na europejskich rynkach. Pracował nad nią wraz ze swoim teamem Frank Schmidt. Dla znawców karpiowego tematu myślę, że jest to wystarczająca rekomendacja. Tak powstała seria w myśl zasady, że to co dobre warto odkurzyć i dać nowe życie. To Bionic Crunch od firmy Anaconda. W jej skład wchodzą pop-upy, kulki zanętowe i atraktory w sprayu. Kulki tylko w rozmiarach 20 mm. Zobaczmy, co kryje 1-kilogramowe opakowanie. Zespół, który pracował nad odświeżeniem receptury, stworzył kulki o wysokiej zawartości świeżo zmielonych konopi w składzie i jedwabników. A skoro o składzie mówimy, to znajdziemy tu bardzo grube cząsteczki grysu kukurydzianego i zbożowego, które odpowiadają za odpowiednią chrupkość. Jeśli dołożymy do tego zestaw różnych smaków, otrzymamy zanętę pracującą w każdej wodzie. Gruba struktura to także łatwiejsze oddawanie do wody atraktorów i innych substancji wabiących. Dzięki temu proces jest ciągły, a nęcenie skuteczniejsze. Podczas procesu rozpadu struktura kulki naśladuje naturalne pożywienie karpi. I tu wszystko się zgadza, bowiem kulki produkowane są na bazie 100% naturalnych składników, bez sztucznych barwników i konserwantów. W składzie znajdziemy m.in. mączkę sojową, mąkę pszenną, konopię, susz jajeczny, sól, kurkumę i sacharozę. Główną wartość odżywczą stanowią proteiny w ponad 14%. Dalej 4% tłuszczu, nieco powyżej 3% popiołu i niecałe 3% błonnika. Oczywiście każdy przygotowany zestaw warto dopalić atraktorami w sprayu. Do wyboru mamy dokładnie takie same smaki jak chrupiące kulki. Taki zabieg stymuluje naturalne karmienie i podnosi szanse na zwabienie ryb w okolice zestawów. Proponowane spreje można używać przez cały rok. Serię uzupełniają pop-upy. Przypomnijmy, wszystkie są w rozmiarze 20 mm. Mają bardzo dobre właściwości pływalne, a dzięki świetnej jakości składnikom są smaczne i lekkostrawne dla karpi. Seria Bionic Crunch, jak zapewnia producent firma Anaconda, bardzo dobrze sprawdzi się na łowisku o każdej porze roku. Pop-upy wykonane zostały z tych samych składników co kulki. Ta jednorodność smakowo-zapachowa jest tu kluczowa. Do dyspozycji mamy 19 różnych kompozycji. Niemiecki producent nad swoimi nowościami pracuje długo i w spokoju. Można mieć nadzieję, że w tym przypadku było podobnie. Jest zatem szansa, że nowa seria, która pojawia się właśnie w tym momencie na rynku, na dłużej trafi do Waszych toreb.